Dzień dobry wszystkim, cześć z tej strony Kuba z podcastu kryminalnego Jugosbrodnia i witam Was w 22 odcinku, który będzie odcinkiem niestandardowym. Mam w planie jeszcze jeden taki odcinek i pojawi się on jak tylko znajdę na to trochę czasu i chęci, więc pewnie do pół roku. Ale tak na serio, to dzisiejszy odcinek będzie remasterem odcinka numer 1 o życiu i śmierci Kseni Pajczni. A remaster to tylko podrasowana wersja tego, co przedstawiono za pierwszym razem, zatem powinno się tu znaleźć coś nowego. Z niektórych informacji zrezygnowałem, ale najważniejsza różnica między tym odcinkiem, a jego poprzednią wersją, to jakość. Zaczynając podcast, wiedziałem guzik o tym, jak nagrywać i edytować dźwięk. Po tych dwudziestu kilku odcinkach, nie jestem fałowcem, ale nabrałem trochę wprawy. Korzystam też z innego programu do edycji i nie przewiduję już. Zdań uciętych w połowie i tym podobnych, wpadek. Zatem jakość słuchania powinna być o niebo lepsza niż w pierwszym odcinku. I ja po prostu nie przepadam, gdy coś jest zrobione byle jak. A myślę, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że pierwszy odcinek był właśnie tak zmontowany, bo uważam, że research był dobry. A to też chyba zbyt istotna sprawa kryminalna z krajów byłej Jugosławii, by ją tak po prostu zostawić z tymi wszystkimi niedociągnięciami. Zatem zachęcam do odsłuchania nawet tych, którzy już słyszeli tę historię. Przypomnę, że w tym pierwszym odcinku będzie się działo niemało, i co dla mnie ważne, to że o czym dzisiaj Wam opowiem, pokażę, jak egalitarnym zjawiskiem są problemy ze zdrowiem psychicznym czy przemoc domowa, i że mogą one dotknąć każdego, niezależnie od zasobności portfela czy statusu społecznego. I że choćby nie wiem, jak było nam z tym trudno, to powinniśmy szukać pomocy, bo. Może się to w najgorszym przypadku skończyć tak jak w tej sprawie. Będzie też mocno biograficznie, ale myślę, że możemy to uznać za atut, bo w przypadku spraw kryminalnych z krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii czy z samej Jugosławii o takie szczegóły dość ciężko. Myślę również, że możemy założyć, że właściwie w każdym kraju została popełniona taka zbrodnia, która wstrząsnęła całą społecznością. No i są takie przestępstwa, które zapadają głęboko w pamięć opinii publicznej i zostają z nami na długie lata. I w Polsce wystarczy powiedzieć Madzia z Sosnowca, czy Zagnięcie Iwony Wieczorek i zdecydowana większość z nas wie, jaką sprawę kryminalną mamy na myśli. Śledziliśmy lub śledzimy nadal na bieżąco informacje na te tematy, które pojawiają się w mediach. I nie inaczej jest w Serbii. Tam również wydarzyły się sprawy potworne, Zbrodnie, które wstrząsnęły właściwie całym regionem. Ale sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem jest o tyle wyjątkowa, że dotyczy pary celebrytów, osób i nazwisk ówcześnie niezwykle popularnych. I ciężko mi znaleźć w pamięci podobną sprawę z Polski, gdzie mielibyśmy tak poważne przestępstwo popełnione wśród osób najbardziej rozpoznawalnych. Przechodzi mi do głowy jedynie morderstwo Andrzeja Zauchy, ale ono było popełnione w nieco innych okolicznościach, jeszcze w czasach przed dostępem do błyskawicznych informacji, przed ogólnodostępnym internetem, portalami informacyjnymi. Ale już nie przedłużając, zapraszam Was do odsłuchania poprawionej wersji odcinka o Kseni Pajcin i Filipie Kapisodzie. 16 marca 2010 roku matka popularnej piosenkarki została zaalarmowana przez sąsiadkę swojej córki, że w mieszkaniu obok znowu miała miejsce awantura. Ta bezzwłocznie przyjechała na miejsce i zapukała do drzwi mieszkania na ulicy Nikrzyjczkiej 6 w dzielnicy Wożdowac w Belgradzie. Nikt nie otworzył, więc matka piosenkarki postanowiła użyć swojego zapasowego kompletu kluczy, by dostać się do środka. To, co zobaczyła po otwarciu drzwi wejściowych, zmieniło jej życie na zawsze, tak jak zmieniłoby życie każdego, kto widziałby swoją bliską osobę w takim stanie. A to dlatego, że na podłodze zobaczyła leżącą bez ruchu córkę. Ksenia leżała w przedpokoju i matka od razu wiedziała, że jej córka jest martwa, gdyż leżała na plecach w kałuży krwi, a w jej głowie znajdowała się rana wylotowa po pocisku. Po początkowym szoku i w ogromnym amoku pani pajczyn podniosła mimowolnie głowę, by w końcu korytarza, już w następnym pomieszczeniu, zobaczyć ciało Filipa, partnera swojej córki, również martwego i leżącego w kałuży krwi. Natychmiast zawiadomiono służby, które po chwili od przybycia na miejsce stwierdziły zgon pary, a pod budynkiem zaczęli zbierać się gapie i reporterzy. Kim były osoby znalezione martwe w mieszkaniu i dlaczego cała Serbia żyła tą zbrodnią? Ksenia Pajczyń urodziła się 3 grudnia 1977 roku w Belgradzie, ówczesnej Jugosławii, obecnie stolicy Serbii. Jej rodzice, Ljubica i Milosz, są Serbami z Bośni. I tutaj mówię są, bo z tego co wiem, to oboje nadal żyją. Rodzice Kseni przyjechali do Serbii z maleńkiej, bo w latach 70. liczącej zaledwie 500 mieszkańców wioski Gubin leżącej nieopodal miasta Liwno w zachodniej Bośni. Swoją drogą, według ostatniego spisu powszechnego, tę wioskę zamieszkuje obecnie tylko około 90 mieszkańców. No i to zasługa starzejącego się społeczeństwa, emigracji zarobkowej na zachód i też oczywiście działań wojennych w tej okolicy w latach 90. Ale państwo Pajczyń opuścili Bośnię jeszcze w latach 70. Ksenia mieszkała z rodzicami na banową Byrdu, dzielnicy Belgradu, gdzie dorastała oraz chodziła do szkoły podstawowej czy również na zajęcia z folkloru. Prowadziła życie typowego, szczęśliwego dzieciaka: beztroskie, pełne zabawy. Niemniej jednak jej szczęśliwe życie zostało wywrócone do góry nogami, gdy Ksenia miała 14 lat. Wtedy jej rodzice postanowili nie kontynuować dalej małżeństwa i rozwiedli się. Ksenia zamieszkała z matką w dzielnicy Wożdowac i niezwykle ciężko przeżyła rozwód rodziców. Rozwód rodziców to nigdy nie jest nic fajnego, a już na pewno nie w głowie nastolatki. Co ciekawe, państwo Pajczyn albo bardzo dobrze ukrywali przed córką problemy, albo sytuacja wyeskalowała nagle. Ponieważ Ksenia z powodu rozwodu rodziców była w tak ogromnej rozsypce, że nawet na chwilę przerwała naukę z tego powodu. Nie wiem na jakich zasadach, bo przecież nauka i obecność na zajęciach w szkole jest w tym wieku obowiązkowa i nie wiem, ile jej absencja mogła trwać. Po pewnym czasie, i na szczęście, Ksenia pozbierała się i wróciła do szkoły, i by zająć sobie jakoś czas i głowę, w której było mnóstwo myśli związanych z sytuacją w jej rodzinie, Ksenia już w szkole średniej zaczęła uczęszczać na lekcje tańca nowoczesnego. Zajęcia te niezwykle jej się spodobały i była bardzo zaangażowana i nie opuszczała żadnego treningu. Ja nie znam się na tańcu w ogóle, ale tego typu choreografie, które ona wykonywała, porównałbym do tych, które możemy oglądać w programach takich jak Jaka to Melodia. To są układy bardzo synchroniczne, rytmiczne, wykonywane w grupie, no i raczej Szybsze. Kseni, taniec albo ten rodzaj tańca, spodobał się na tyle, że szybko postanowiła, że praca za biurkiem czy praca na etat to coś, w czym ona zupełnie się nie widzi, że wolałaby spełniać się jako tancerka, a właściwie jako wszechstronna artystka. I by przybliżyć się do realizacji swojego nastoletniego marzenia, Ksenia postanowiła poszukać pracy i w 1993 roku poszła na casting do reklamy sklepu odzieżowego Totem Store. I tę pracę otrzymała. Jednocześnie bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu grupy tanecznej, była bardzo zaangażowaną członkinią i brała udział w wielu występach i konkursach, reprezentując swoją grupę. I na jednym z takich konkursów, Została dostrzeżona przez osoby pośrednio związane z przemysłem muzycznym. No i została dostrzeżona najpewniej ze względu na swoją nienaganną urodę i wielkie zaangażowanie rzecz jasna. Zaproponowano jej wtedy pracę, a była to byle jaka, bo miała zostać tancerką w zespole Beat Street. Jej zadaniem było tańczenie w teledyskach oraz na koncertach i innych występach na żywo. Beat Street nie był jakimś wybitnie rozpoznawalnym zespołem, niemniej jednak widzialnym na listach przebojów i od czasu do czasu puszczanym w radio. Można by pomyśleć, że być może Ksenia nie trafiła najlepiej, jeśli chodzi o swoich nowych pracodawców, no średnio rozpoznawalnemu zespołowi. Raczej nie wróży się od tak nagle wielkiego hitu i wskoczenia na listy przebojów. No, perspektywy na karierę, ale nie, Goran Bregowicz czy najlepsze jugorokowe zespoły były raczej mierne. Ale do Kseni, po raz pierwszy i to bardzo mocno uśmiechnęło się szczęście, bo widzowie szybko zaczęli się nią interesować. Trudno im się dziwić, bo była młodą, wysoką, szczupłą i piękną dziewczyną, a do tego potrafiła tańczyć. Czyli. Miała każdy atrybut potrzebny do tego, by być w telewizji, zwłaszcza tej telewizji lat 90. Jej uroda, charyzma i taniec szybko pozwoliły na przebicie popularnością zespołu, dla którego tańczyła z tyłu sceny. Oferty współpracy zaczęły spływać regularnie i to na coraz lepszych warunkach. Oprócz coraz lepszych zarobków i to w bardzo młodym wieku, pojawiła się też rozpoznawalność rozpoznawalność początkowo niewielka jednak w świecie muzyki czy tam estrady na tyle duża że wśród kolejnych ofert znalazła się propozycja jedna na milion mianowicie Dragana Mirković niezwykle popularna aktywna zawodowa zresztą do dzisiaj artystka popfolkowa w 1994 roku poszukiwała dwóch churzystko tancerek do nowej piosenki o tytule Opojni Suzumbuli Oczywiście jedną z tych już tancerek została Ksenia. Piosenka odniosła spory sukces. Mi się ta piosenka bardzo podoba, bo ma taki świetny Nightisowy klimat i połkańskie brzmienie, ale co do samego teledysku, to boję się, że tak może wyglądać świat po pewnych substancjach psychoaktywnych, tylko jeszcze nie wiem jakich. W każdym razie szybko, bo już w 1995 roku Ksenia podjęła długoterminową współpracę z zespołem Duck, czyli z angielskiego kaczka. Tam miała okazję nawet śpiewać, a młodzież oszalała na punkcie ich pierwszej piosenki, która stała się wielkim i chyba jedynym hitem zatytułowanym Daccio Vol. T. Zespół odznaczał się tym, że często grał na koncertach charytatywnych i na protestach, licząc na to, że skusi więcej ludzi na uczestnictwo w ważnych wydarzeniach. Ale mimo pięknych intencji doszło do niemałego skandalu z udziałem zespołu, bo okazało się, że głos dziewczyn śpiewających w wersjach studyjnych piosenek zespołu tak tak naprawdę nie należy do członki zespołu, tylko do profesjonalnych wokalistek. Dziewczyny tylko ruszały ustami w teledyskach i nie brały udziału w produkcji piosenki, Członkowie zespołu byli mocno zażenowani całą sytuacją i nie komentowali sprawy, ale nie Ksenia. Ona nie bardzo się tym wszystkim przejęła i w wywiadach z rozbrajającą szczerością przyznawała się do całej sytuacji. W 1997 roku odeszła z tego zespołu, by rozpocząć solową karierę. Szybko nagrała swój pierwszy album zatytułowany Too Hot To Handle i to wtedy tak naprawdę jej kariera wystrzeliła w powietrze. Udzielała mnóstwa wywiadów, a jej piosenki były lubiane. Natomiast było mocno słychać, że w kwestii śpiewania Ksenia nie jest fachowcem. No po prostu śpiewała słabo. Za to braki wokalne nadrabiała jak tylko mogła. Na przykład odważnymi teledyskami, jeszcze bardziej odważnymi strojami. A jej wypowiedzi były na tamte czasy mocno kontrowersyjne. Była bardzo bezpośrednia. I szczerze odpowiadała na każde pytanie. Otwarcie mówiła o sprawach seksualnych, czy nawet o swoim życiu seksualnym, oraz o operacjach plastycznych, bo z poprawek chirurgów plastycznych korzystała chętnie. Nie było dla niej tematu tabu, niezależnie od tego, czy były przy niej kamery, czy nie. Ale to wbrew pozorom nie było przesadzone, czy niesmaczne. Ona była w tym po prostu bardzo prawdziwa i bardzo szczera. No i ludzie uwielbiali ją za to. Ale też za to, że w showbiznesie podobno pojawiła się znikąd. Trochę z przypadku i trochę dzięki ciężkiej pracy. I to w tak młodym wieku. To przecież bardzo powszechne, że pewni, popularni ludzie stają się popularni, bo znali kogoś popularnego, kto otworzył im furtkę do kariery. Natomiast Ksenia na wszystko miała zapracować sama. No ale z drugiej strony wystarczy mi. Minuta researchu w internecie, by znaleźć informację, że kuzynem Kseni jest Bala Malik Ninja. Popularny piosenkarz turbofolkowy. No i nie chcę tutaj sugerować, że o niej cokolwiek załatwił, bo tego nie wiem, ale myślę, że taki fakt warto odnotować. Natomiast jak wspomniałem. Towarzyszyło jej sporo kontrowersji. Jedni ją uwielbiali, inni chcieli wyłączać telewizory, gdy Ksenia pojawiała się na ekranie. W międzyczasie pracowała jako modelka, kilkakrotnie była nawet w celach zawodowych mediolanie. Jak sama twierdziła, odeszła z modelingu, gdyż oczekiwano od niej schudnięcia dodatkowych 5kg. W 1998 roku Ksenia miała mocny kryzys. Co Potwierdziła zresztą w późniejszych wywiadach. Na dwa lata wyjechała do Grecji, gdzie mogła spokojnie przemyśleć życie i być trochę bardziej inkognito, z dala od fleszy, paparacji, i wywiadów. Potrzebowała odpoczynku od popularności, bo, jak wspomniała, ciężko jej było przejść niepostrzeżenie przez Belgrad. Ludzie po prostu ją tam zaczepiali co kilka metrów. Ewidentnie ona jako bardzo młoda artystka nie była gotowa na tak dużą rozpoznawalność. W każdym razie, będąc na tym dwuletnim urlopie, postanowiła wrócić do pracy i do Belgradu przyjechała w 2000 roku. Dostała wtedy pracę jako powiedzmy współprowadząca program Milowana Ilicja Minimaxa pod tytułem Maxowizja. No i gdybym miał szukać jakiegoś odpowiednika z polskiej telewizji, to powiedziałbym, że to trochę taki wieczór z wampirem Jagielskiego. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta ten program, ale ja z wczesnego dzieciństwa pamiętam. Ale co do samej obecności Kseni w tym programie, no to ona głównie tam tańczyła i śpiewała. Powiedzmy, że była taką ozdobą programu. No i jeszcze taki off-topic, bo przygotowując się do omówienia tej sprawy, Znalazłem na YouTubie całe odcinki tej maksowizji z 98 roku ze Svetlaną Cecą Raznatowicz. Jedną z najważniejszych postaci serbskiej muzyki popularnej, aktywną, zawodową zresztą do dzisiaj, a prywatnie żoną nieżyjącego już Żeliko Arkana Raznatowicza. Zbrodniarza wojennego z czasów wojny w Bośni i Hercegowinie i w Chorwacji. Svetlana była wtedy w zaawansowanej ciąży w tym programie i została jej pokazana sonda uliczna zatytułowana Ceca i deca, czyli Ceca i dzieci. I randomowi przechodnie wypowiadali się co sądzą o jej ciąży, czy co sądzą o tym, jaką będzie matką. No i wydaje mi się, że zaglądanie komuś do macicy i obstawienie zakładów, czy będzie dobrą matką czy nie, jest po prostu nie na miejscu, no ale to też były trochę inne czasy. No ale wracając do tematu, Ksenia Udzielała znowu mnóstwa wywiadów i była bardzo aktywna w mediach. Miała nawet sesję zdjęciową do CKMA w 2005 roku. No i wydała też łącznie cztery albumy. W 2008 roku nawet nagrała piosenkę w duecie z samą Indirą Radić, bardzo popularną serbską piosenkarką. Jeśli chodzi o życie miłosne, to jej taki najdłuższy i najważniejszy związek. Był ze zvezdanym sławniciem, synem znanego koszkarza, i często podkreślała, że była to miłość jej życia. Najprawdopodobniej też po tym zerwaniu ona stała się przeciwniczką małżeństwa i podchodziła raczej bardziej niezobowiązująco do relacji. Tylko, że tutaj przez niezobowiązująco rozumiem raczej to, że ona miała dużą chęć posiadania partnera, bycia sobie wiernym i tak dalej ale nie potrzebowała w tym wszystkim ślubu i obietnic i przyrzeczeń bycia razem na zawsze. Jakby tutaj powiedzmy, że jakoś traciła w wiarę takie związki do grobowej deski. Natomiast w jej życiu celebrytki doszło do punktu przełomowego. W 2008 roku Ksenia pojechała dać koncert do czarnogórskiego miasta Cetnie. I w trakcie takich Najzwyklejszych obowiązków i przygotowań do tego występu stało się jednak coś niecodziennego. Mianowicie Ksenia była podrywana przez jednego z modeli biorących udział w wydarzeniu. Chłopak wydawał się być bardzo pewny siebie, był niezwykle przystojny, wysportowany. Miał ciemny gęsty zarost, włosy zaczesane do tyłu. No i też wyglądał trochę młodziej. No i jak się okazało, tym chłopakiem był Filip Kapisoda. Brat Sławnego piłkarza ręcznego Petara Kapisody, uwaga dwukrotnego brązowego medalisty Mistrzostw Świata, reprezentanta Jugosławii, później Serbii Czarnogóry, a później samej Czarnogóry. Filip był Czarnogórcem, urodził się w Cetinie 3 kwietnia 1987 roku, więc był od równo o 10 lat młodszy. Niemniej, od słowa do słowa i Oboje przypadli sobie do gustu, i różnica wieku absolutnie im nie przeszkadzała. Szybko zaczęli się spotykać i publicznie ogłosili się parą. Spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, a ich relacja z zewnątrz wyglądała wręcz na idealną. Można powiedzieć, że była to jedna z gorętszych par w show na zachodnich Bałkanach. Wspólnie pojawiali się w telewizji, mieli piękne sesje zdjęciowe, okazywali sobie publicznie dużo czułości itd. Ale w tej z pozoru idealnej relacji coś było mocno nie tak. Przyjaciele i rodzina Kseni już na początku związku zauważyli pewne niepokojące zachowania. Określano ten związek toksycznym. Największym problemem wydawała się chorobliwa zazdrość Filipa. A był zazdrosny dosłownie o wszystko. W sumie, do momentu, gdy byli razem, tak fizycznie, obok siebie, czy w zasięgu wzroku, to jeszcze ta relacja jakoś się trzymała. Ale jak tylko byli osobno, to awantury i kłótnie zaczynały się momentalnie. Filip nie był w stanie zaakceptować luźniejszego podejścia Kseni do partnerstwa. Ona nie potrzebowała z nim spędzać każdej chwili, no, spełniała się zawodowo i kariera była tym, co Zaprzątało jej głowę najbardziej. Właściwie każde ich kilkugodzinne rozstanie, by Ksenia mogła na przykład załatwić swoje sprawy, kończyło się wiadomościami typu: gdzie jesteś, a z kim, kto tam jest i czemu nie jestem zaproszony. Taka niezdrowa relacja oczywiście doprowadziła do rozstania pierwszego, drugiego, kolejnego i następnego. Ten związek to był taki klasyczny onegan ofegan. Rozstawali się bardzo często i po krótkim czasie do siebie wracali. No głównie z inicjatywy Filipa, który zawsze przepraszał i obiecywał poprawę, że przestanie być taki zazdrosny i kontrolujący, no i że on da odpowiednią przestrzeń do życia. I trzeba przyznać, że z relacji osób najbliższych tej dwójce, Filip był bardzo w Ksenii zakochany, ale był też mocno zaburzony. Jego zazdrość wprowadzała go niemalże w paranoję. A mogę przypuszczać, że wieszne tłumaczenie się z tego, gdzie i z kim się jest, może być męczące. No i jego potrzeba kontroli swojej partnerki zakrawała po prostu obsesję. A Ksenia była bardzo silną, niezależną babką, co w takiej wciąż patriarchalnej społeczności i po... Zapewne patriarchalnym wychowaniu Filipa tylko wzmacniało jego lęki, że może ją stracić. A byłaby to swoistego rodzaju ujma na jego męskim honorze. Raz policja nawet była zmuszona interweniować w mieszkaniu Kseni ze względu na kłótnie z Filipem. Ponownie rozstali się, gdy para pokłóciła się o zaplanowany koncert Kseni w Niemczech. W czasie, gdy Ksenia dawała koncerty u naszych zachodnich sąsiadów, Filip tak bardzo nie mógł wytrzymać rozłąki i rozstania, że napastował przyjaciela Kseni, by ten kazał jej się z nim skontaktować. No i oczywiście po skończonej trasie koncertowej, gdy Ksenia tylko wróciła do kraju, znowu do siebie wrócili. Ale to oczywiście nie potrwało długo, przyszedł luty 2009 roku. I Ksenia, mając po raz kolejny dojść całej sytuacji i ogromnego obciążenia emocjonalnego, który wywierał na nią i na Filipa ich związek, postanowiła po prostu odejść. To miało być coś, co moglibyśmy nazwać ostatecznym zerwaniem, i stopniowo para zaczęła ze sobą tracić kontakt. Wydawało się, że Filip również w jakiś sposób idzie do przodu. Nawet znalazł sobie nową partnerkę modelkę, z którą co prawda szybko zerwał, ale sam fakt próby związania się z kimś innym był odbierany przez otoczenie pozytywnie. Następnie Filip zgłosił się do serbskiego Big Brothera, a konkretnie do edycji Wielki Brat VIP All Stars 3. Uczestnicy walczyli o nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro. W programie wystąpiła gościnnie nawet sama Jelena Karleusza, piosenkarka i Nemesis wcześniej wspomnianej Cecy. Filipowi w reality show poszło bardzo dobrze. Został w domu Wielkiego Brata do samego końca, to jest 29 dni i ostatecznie zajął trzecie miejsce. A Ksenia w tym czasie w końcu odpoczywała od takiego emocjonalnego rolekostera. Gdy w wywiadach była pytana o Filipa, odpowiadała, że było, minęło i że to już jest tylko ex-chłopak. W czasie gdy Filip nadal był w Big Brotherze, ona udzieliła wywiadu, gdzie powiedziała, że Filip to trochę takie duże dziecko i ona nie ma siły na wybryki 20latka. Po tym wywiadzie zakończyła się misja Big Brothera, to jest dokładnie 6 marca. No i oczywiście Filip po skończeniu programu dowiedział się, że Ksenia w jednym z wywiadów nie wypowiedziała się o nim najlepiej i był mocno tym faktem wkurzony i nie krył swojej frustracji całą tą sytuacją. Niemniej jednak los nie chciał im odpuścić i co jakiś czas rzucał ich sobie naprzeciw. Ksenia i Filip jako celebryci mieli wspólnych znajomych i oczywiście byli zapraszani na te same imprezy. Po kilku miesiącach singielstwa na jednym z takich wydarzeń dla osobistości rodzimego show biznesu doszło oczywiście do ich spotkania. Podobno przypadkowo, ale oczywiście skończyło się tak, że nie mogli oderwać od siebie wzroku, zapomnieli o tym, co złe między nimi i zostało wyłącznie pożądanie. Z imprezy wyszli razem i po raz kolejny się zeszli. Niestety, nic się nie zmieniło w ich relacji, a było nawet gorzej. Filip, któremuś z przyjaciół, miał nawet powiedzieć słowa typu: zabije się, jeśli ona znowu mnie zostawi. Ewidentnie zmieniło się też jego zachowanie. Nawet poza domem był bardzo markotny i obojętny, a sceny jego zazdrości były coraz bardziej wybuchowe. W tym czasie para miała też groźnie wyglądający wypadek samochodowy. Oni, co prawda, nie odnieśli wtedy żadnych poważnych obrażeń, ale wyglądało to tak, że jadąc na weekendowy odpoczynek, wpadli w poślizg na zaśnieżonej górskiej drodze i uderzyli samochodem. W słup wysokiego napięcia. A 7 marca 2010 roku Ksenia udzieliła wywiadu w programie VPitata. Pojawiła się tam w bluzce z krótkimi rękawami, i na jej ramionach dostrzeżono coś, co wyglądało jak siniaki. Niestety siniaki dość charakterystyczne dla ofiar przemocy domowej. I wyglądało to tak, jakby Filip chwycił ją bardzo mocno za ramiona. I potrząsał nią z wielką siłą, zostawiając ciemne śniaki na jej skórze. 14 marca 2010 roku Ksenia wysłała smsa do swojego przyjaciela Gorana Stojciewicza, by ten natychmiast przyjechał do jej mieszkania, gdyż Filip znowu się awanturuje. Gdy Goran na prośbę przyjaciółki przyjechał pod jej blok, na miejscu była już policja, a na ławce siedział zapłakany Filip, który nie wyjaśnił sytuacji, jedynie powtarzał, że się zabije i że nie może żyć bez Ksenii. Goran minął go i wszedł do mieszkania. Ksenia była zdenerwowana, powiedziała, że znowu poszło o zazdrość Filipa i że żałuje, że do siebie wrócili. 15 marca Goran przyjechał jeszcze raz do Ksenii, przyniósł jej papierosy. A Ksenia pożaliła się, że żałuje, że wczoraj wezwała policję, bo ci zamiast jej pomóc, rozpowiadali po osiedlu, że przyjechali na interwencję do tej piosenkarki, do pani Pajczyń, i że znowu się kłóci ze swoim chłopakiem. Jeszcze tego samego dnia Ksenia wysłała smsa do Gorana, że Filip znowu jest pod drzwiami, na co ten odpisał, by go wpuściła, bo przecież Filip tak bardzo ją kocha. Tego nie rozumiem, ale okej. Okay. 16 marca 2010 roku Goran około godziny 15 wysyła SMS-a, pytając Ksenię, czy ta pamięta o przyjęciu urodzinowym jego syna, które ma się odbyć następnego dnia. SMS pozostał bez odpowiedzi. Mniej więcej w tym czasie sąsiadka usłyszała odgłosy awantury w mieszkaniu Kseni, do czego była już zupełnie przyzwyczajona. Ale około godziny 16:30 kłótnia przybrała na sile. W mieszkaniu sąsiadki słychać sprzeczkę, po czym stłumiony huk, po chwili kolejny. Następnie rozbrzmiewa szczekanie psa Kseni, milisawa, chociaż bardziej niż szczekanie było to takie ujadanie i skamlenie, które tak zaniepokoiło sąsiadkę, że postanowiła zapukać do mieszkania celebrytki. I mimo kilku prób nikt sąsiadce nie otworzył, a ta nie słyszała też żadnych szmerów za drzwiami, prócz skamlenia psa. W związku z tym postanowiła spróbować za godzinę lub dwie. Około godziny 18 na nikszyczką 6 przyjechała Lubica Pajczyn. Chciała odwiedzić córkę, bo była zaniepokojona, że ta się nie odzywa po niedawnej kłótni z Filipem, o czym zaalarmowała sąsiadka. Skorzystała z zapasowych kluczy, by dostać się do środka i znalazła ciało swojej córki i jej partnera, o czym mówiłem na początku. I jeszcze tego samego od wieczora do mieszkania weszli technicy policyjni, a ciała zostały zabrane do prosektorium. I w toku śledztwa ustalono, że Ksenia w trakcie kłótni najprawdopodobniej chciała opuścić mieszkanie, gdyż to ona miała założoną na siebie kurtkę w chwili tragedii, a Filip miał na sobie jedynie t-shirt. Filip najprawdopodobniej nie chciał pozwolić jej uciec i oddał strzał w jej potylicę. Co więcej, charakterystyka rany postrzałowej – i proch znaleziony na skórze Kseni świadczą o tym, że strzał najprawdopodobniej został oddany z przyłożenia, możliwe nawet, że w momencie wystrzału lufa stykała się z głową Kseni. Po zamordowaniu swojej partnerki, następnie Filip przeszedł do pokoju na końcu korytarza, tam wsadził sobie lufę w pistoletu do ust i pociągnął za spust. Rana wlotowa znajdowała się w jego potylicy. W śledztwie ustalono, że Filip nie miał pozwolenia na broń i nabył ją nielegalnie. Między innymi te okoliczności, jak i zupełna zmiana jego zachowania na kilka dni przed tragedią, wystarczyły biegłym, by stwierdzić, że Filip nie zabił swojej partnerki w Amoku w trakcie kłótni, a następnie spanikował i popełnił samobójstwo. Sporządzony profil wiktymologiczny pozwolił na zakwalifikowanie tej zbrodni jako Rozszerzone samobójstwo. I tutaj, na przykład, za książką Motyw Ukryty Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. Ukryte samobójstwo to tego typu pozbawienie się życia wraz z zabraniem ze sobą bliskiej osoby i występuje w ciężkich zaburzeniach depresyjnych i psychozach. Czynnikami sprzyjającymi są nadmierna więź pomiędzy członkami rodziny, niedokończony proces separacji, poczucie nadmiernej odpowiedzialności za członków rodziny. Również ofiary mogą cierpieć na zaburzenia psychiczne, w tym indukowane przez samobójcę, co sprzyja temu samobójstwu rozszerzonemu. I możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Filip przeczuwał, że Ksenia chce już definitywnie zakończyć tę znajomość, i jako osoba skrajnie zazdrosna i zaburzona nie mógł sobie z tym poradzić. Wypowiadał na głos i przy świadkach, że jeśli dojdzie do rozstania, to się zabije. Pozyskał tuż przed śmiercią broń, a nawet spekuluje się, że ich wypadek samochodowy, kilka miesięcy wcześniej, był jego pierwszą próbą odebrania życia zarówno sobie, jak i Ksenii. Jego ciało zostało przewiezione do rodzinnego miasta Cetinie i tam też został pochowany. Natomiast pogrzeb Ksenii odbył się 20 marca na nowym cmentarzu w Belgradzie. Na uroczystości pojawiło się kilka tysięcy osób. W tym oczywiście rodzina Ksenii i jej przyjaciele z branży, m.in. Anna Nikolić czy tekściarka Marina Tucakowicz. A Ksenia została pochowana w białej trumnie. Na sobie miała ubrane ulubione dżinsy i ulubioną biżuterię. Niestety nie zaznała też spokoju po śmierci, bo w kilku lokalnych brukowcach pojawiła się dość obrzydliwa narracja, której też nie mogę pojąć. Zaczęto za tę całą sytuację winić Ksenię, że w sumie to mogła się w końcu skupić na założeniu rodziny, że on ją tak bardzo kochał, że ona pewnie się nim bawiła, a że on taki przystojny i młody i gdyby swoim zachowaniem nie dawała mu powodów do zazdrości, to pewnie nic złego by się nie stało. Najprawdopodobniej w wyniku takiej medialnej nagonki i również wyciągania brudów z życia Kseni i jej rodziny, jej nagrobek został dwukrotnie zniszczony. Nie chcę też całej winy zwalić na Filipa, bo najprawdopodobniej zmagał się z silnymi zaburzeniami psychicznymi, tylko problem w tym, że w żaden sposób im nie przeciwdziałał. Oprócz totalnego zażenowania postawą niektórych mediów po śmierci Ksenii i Filipa, jestem też mocno zaskoczony zachowaniem przyjaciół pary. Okej. Okay. Mogę w jakiś sposób zrozumieć, że nie interweniowali wcześniej? No, zapewne nie chcąc się mieszać w prywatne sprawy pary, ale jeśli facet w trakcie interwencji policji u swojej przyjaciółki mija jej zapłakanego partnera, który mówi, że się zabije, a ten nie reaguje, no to chyba coś jest nie w porządku. Tak samo, gdy ten facet dzień później pisze przyjaciółce, by ta wpuściła partnera do mieszkania, chociaż dzień wcześniej była wzywana policja w związku z jego zachowaniem. W sumie, poznając więcej szczegółów tej sprawy, tylko denerwowałem się coraz bardziej. I możemy zadawać sobie wiele pytań, na przykład, dlaczego Ksenia nie odeszła przy wcześniejszych okazjach? Dlaczego nie zgłaszała na policję przemocy domowej, a tylko awantury? Dlaczego wszyscy wiedzieli, a nikt nie zareagował właściwie? Zakładam, że zapewne Ksenia była w jakiś sposób współuzależniona od Filipa. Może czuła też presję społeczną, lub nie wiedziała, jak dyskretnie uzyskać pomoc, co świetnie widać w ogóle w dwa dni przed śmiercią pary. Policja po przyjeździe na interwencję do jej mieszkania rozpowiada na osiedlu o tym zajściu, zupełnie nie dbając o dane osobowe Kseni, i mówi, że u niej, u tej pani z telewizji, Znowu jest awantura, i znowu została wezwana policja. Ta sprawa pokazuje nam, że problemy takie jak zaburzenia psychiczne czy przemoc domowa mogą dotknąć każdego niezależnie od statusu materialnego czy społecznego. A skoro Kseni, jako osobie, no nie bójmy się tego powiedzieć uprzywilejowanej, w sposób chociażby finansowy, było tak ciężko skończyć toksyczną relację, to, jak ciężko musi być zwykłym ludziom lub ludziom niżej stuowanym. Często przytacza się statystyki, że problemy przemocy domowej występują częściej u ludzi najmniej zarabiających z niewielkim budżetem domowym. No dobra, ale takie osoby znacznie bardziej odczuwają presję społeczną ze strony rodziny, by wziąć lub i małżeństwa nie przerywać pod żadnym pozorem. Co więcej, pozostaje zależność finansowa od partnera. Łatwo powiedzieć, uciekaj od niego, czy uciekaj od niej, no ale przecież do kogo i za co? Schronisk dla ofiar przemocy domowej, czy domów pomocy dla samotnych matek, jest niewiele i znajdują się raczej w dużych miastach. I tylko między 2009 a 2019 w samej tylko Serbii 320 kobiet zostało zamordowanych w następstwie przemocy domowej. I tak jak w przypadku pierwszej wersji tego odcinka. Tak, i teraz chciałbym przypomnieć, że jeśli jesteście ofiarami przemocy domowej, już nieważne, czy oprawcą jest wasz partner, czy rodzic, i tak dalej, to zawsze warto szukać pomocy. Byłem dość zdziwiony, że pod pierwszą wersją tego odcinka pojawiło się dużo komentarzy, które w jakiś sposób próbowały dyskredytować potrzebę takiej pomocy. Ale myślę, że nie warto się tym przejmować i warto po prostu jej szukać. Warto się z takiego toksycznego związku, z takiej toksycznej relacji po prostu wydostać. Oczywiście tak samo jak w przypadku pierwszej wersji tego odcinka, zostawiam pod filmikiem dane kontaktowe do tych miejsc. Natomiast też jeśli podejrzewacie problemy psychiczne u siebie lub u partnera czy partnerki, to również podejmijcie jakieś kroki, tutaj ta sama bajka. Może się to wydawać drogie, niedostępne i nieakceptowalne. Tak jak mówię, potwierdziłem mi tylko komentarze pod poprzednią wersją tego filmu. Ale to wasze zdrowie i nikomu nic do tego. I to będzie już koniec tej smutnej historii. Jestem z tą historią jakoś mocniej związany. Po pierwsze, bardzo mnie uderzyła, jakby wszystko to, co dzieje się naokoło niej. I jest to też pierwsza sprawa, którą się zająłem w ramach tego podcastu. A też ciężko było mi wybrać. Co wybiorę na ten pierwszy odcinek. Więc to też chyba świadczy, że rzeczywiście, po zaznajomieniu się ze szczegółami tej historii, ona mocno na mnie wpłynęła. No ale to już koniec na dziś. Dzięki bardzo za wysłuchanie tej poprawionej wersji pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko zdecydowaliście się na odsłuchanie go. I to tyle. Słyszymy się niebawem, czyli czuję poseł, skoro chwala.